Life on Wheels działa dzięki Waszemu wsparciu. Zasubskrybuj nas i dołącz na patronite.pl/Life on Wheels. Cześć, wracam z programem w łóżku z Wojtkiem Sawickim. Ze względu na problemy zdrowotne mieliśmy trochę przerwę, ale już czuję się lepiej, więc myślę, że możemy zaczynać na wstępie. Chciałbym podziękować wszystkim patronom i patronkom za wsparcie, bo dzięki Wam istnieje ten program. No i zostawiajcie suby i kciuki w górę. A o czym dzisiaj chcę porozmawiać? O dość kontrowersyjnym i trudnym temacie, bo o eutanazji. Dzisiaj chciałbym się podzielić moimi myślami, obserwacjami i poglądami na temat legalnej eutanazji. Skąd w ogóle we mnie te myśli? Myślę, że myśli o śmierci uruchomiły się we mnie w momencie, gdy trafiłem na OJOM kilka tygodni temu z dość prozaicznego powodu, czyli wycięcia woreczka żółciowego. Niemniej po operacji trafiłem na OJOM ze względu na to, że jestem podłączony do respiratora i ten pobyt bardzo źle na mnie wpłynął. Być może był dla mnie taką symulacją tego najgorszego, tego czego najbardziej się boję, bo na OJOM-ie nie miałem włączonego głosu, nie miałem bliskich koło siebie, nie miałem komputera nad sobą, więc czułem się całkowicie ubezwłasnowolniony i zamurowany w moim ciele. Może to jakoś obudziło we mnie lęk przed postępem mojej choroby, że dojdę do takiego momentu, czyli będę mógł ruszać oczami, mówić i będę sam. Więc to były dosyć silne emocje i wtedy jakby moje myśli na temat śmierci i eutanazji jakoś we mnie odżyły. I jakoś zająłem się tym. Zacząłem dużo o tym myśleć i zastanawiać się nad tym, czy sam podjąłbym się eutanazji, czy warto wprowadzić takie przepisy do polskiego systemu prawnego. I wiele miałem wątpliwości, co na ogół się nie zdarza, bo w codziennym życiu rzadko myślę o śmierci czy eutanazji. Udaje mi się odnaleźć cel życia w walce z przeciwnościami i stopniowe polepszanie swojego życia. To daje mi takiego energetycznego kopa i motywację do życia. Też myślę, że potrafię odnaleźć szczęście w ekstremalnych, trudnych sytuacjach, które są nie do wyobrażenia dla osób zdrowych, które wydaje się, że jestem w sytuacji beznadziejnej. Ja mimo to, być może to kwestia przyzwyczajenia czy mojej zdolności adaptacji do życia w trudnych warunkach, ale potrafię w moim życiu oddalić szczęście, choćby w jedzeniu, w słuchaniu muzyki, w spacerach, w seksie, w obózku, w miłości, naprawdę, czy nawet w oglądaniu Arsenalu, więc potrafię znaleźć sobie rozrywkę, jakieś szczęście w życiu i jestem optymistycznie nastawiony, ale w sytuacjach właśnie takich, kiedy jestem całkowicie pozbawiony niezależności, nie mogę rozmawiać z ludźmi, sterować komputerem, to są dla mnie trudne sytuacje i wtedy właśnie bardziej skupiam się na takich rozważaniach o kwestiach ostatecznych. Co do eutanazji, to jest to w Polsce
zupełny temat tabu i jego poruszać partie polityczne w ogóle się tym nie zajmują i jest to temat spychany na margines. W Unii Europejskiej jest kilka państw, które ma wprowadzone legalną aborcję: Holandia, Belgia, Luksemburg, Hiszpania, i jest to normalny temat, który był poruszany w debacie publicznej i... No i uważam, że w Polsce też powinniśmy zacząć rozmawiać o tym temacie. W końcu od rozmawiania o eutanazji jeszcze nikt nie umarł. Więc uważam, że powinniśmy włączyć ten temat do debaty. Choć oczywiście rozumiem, że jest on kontrowersyjny i trudny i rodzi dużo kontrowersji. A co do rozmów i podnoszenia tego tematu w debacie publicznej, to z tego co pamiętam, w Wielkiej Brytanii były badania na osobach z niepełnosprawnościami. I pytanie dotyczyło tego, czy osoby postronne powinny mieć prawo do pomocy w uświęceniu osób w pełni spłac umysłowych, czy powinny być za to pociągane do odpowiedzialności, więc osoby z niepełnosprawnościami w 80% powiedziały, że nie i że powinna istnieć taka ustawa, która depenalizuje pomaganie przy samobójstwo osób terminalnie chorych, ale sprawnych intelektualnie. Więc jest to ważny temat również dla osób z niepełnosprawnościami, co jest jakby ważny argument w prawodawstwie Wielkiej Brytanii, chociaż oni jeszcze nie wprowadzili tej ustawy, ale to był jakiś taki argument za tym, że należy to zrobić. Ja ze swojej strony mam liberalne poglądy i cenię bardzo wolność decyzji, niezależność w podejmowaniu decyzji, więc z tego względu popieram wprowadzenie legalnej eutanazji, choć oczywiście przepisy muszą być jasno jednoznacznie wyrażone, dobrze skodyfikowane, żeby uniknąć jakichś wypaczeń, które zawsze się zdarzają i często są głównym argumentem przeciwko prowadzeniu legalnej eutanazji. Że ludzie będą przymuszani do śmierci, czy będą uświęcani wbrew swojej woli. Więc trzeba zadbać o to, żeby przepisy były jasne i klarowne. Wydaje mi się, że ludzką godność, że trudno wyobrazić sobie ludzką godność bez możliwości decydowania o własnej śmierci, to pozbawianie tej możliwości ma w sobie coś nieludzkiego. I jest dla mnie bardzo ważne, żeby ta wolna wola, możliwość decydowania o swoim życiu, o swojej śmierci była dostępna również dla osób termalnie chorych, które nie są w stanie samodzielnie popełnić samobójstwa. Przez wiele lat byłem bardzo gorącym zwolennikiem wprowadzenia tych przepisów w Polsce jak najszybciej, mimo że zdawałem sobie sprawę, jaka jest sytuacja społeczna i polityczna w Polsce, że wprowadzenie takich przepisów będzie bardzo problematyczne. Ale wierzyłem w taką jakieś oświeceniowe myślenie, że trzeba się tym zająć i uregulować takie kwestie. Jednak od kilku miesięcy moje stanowisko się delikatnie zmieniło, może się wyłagodziło za sprawą mnie Łukasza Krasonia z Polski 2050, który uświadomił
mi, że nie warto się tak spieszyć z prowadzeniem legalnej eutanazji, zważywszy na to, jak wygląda polski system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mówi, tutaj trafiła do mnie jego argumentacja, że dopóki polski system wsparcia osób z niepełnosprawnościami wygląda tak, jak wygląda i wskazuje nas na biedę, na trudne życie i ogranicza nasze wszystkie możliwości tworzenia czy kreatywności. Jakby system wpycha nas trochę w depresję, bezwłasnowolnia, trzyma w domach i jakby w takiej sytuacji właśnie prowadzenie legalnej eutanazji wydaje się pójściem na skrócenie najłatwiejszą drogą, a uważam, że najpierw powinniśmy zreformować system wsparcia OZZ, uzupełnić go o program asystencji osobistej, zwiększyć wsparcie dla OZZ i pozwolić nam żyć, pozwolić nam egzystować w naszej trudnej sytuacji i umożliwić nam znalezienie szczęścia. Obecnie wydaje mi się, że ten system wsparcia zniechęca do życia, pracy i przez to samo wprowadzenie legalnej eutanazji wydaje mi się właśnie takim dość okrutnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że całościowy program powinien powstać, w którym legalna eutanazja również będzie jego częścią, ale bez powstania sensownego programu, który da nam szansę na odnalezienie szczęścia czy sensu życia, jest to właśnie bardzo pójście za skróty. Tutaj mam taki przykład Janusza Świtonia. Pewnie kojarzycie jego osobę, że kilka lat temu on był całkowicie sparaliżowany po wypadku samochodowym. I pamiętam, że żądał od państwa polskiego możliwości dokonania eutanazji, że uważa, że jego życie jest bez sensu i się tylko męczy. To ten jego publiczny apel doprowadził do tego, że zyska pomoc i zainteresowanie i nowe narzędzia, żeby odnaleźć się w świecie, w którym był zamknięty w swoim ciele, tak jak ja. I odnalazł szczęście, poszedł na studia i pomaga ludziom, którzy mają znaleźć się w podobnej sytuacji, więc to tylko pokazuje, że jeśli da się dobre narzędzia, dobre sposoby i możliwości, co osoby w zaawansowanej niepełnosprawności, w przewlekłych chorobach również mogą odnaleźć sobie życia i wycisnąć swojego życia jak najwięcej. Oczywiście ważne też byłoby prowadzenie w tym całym systemie wsparcia psychologicznego, bo to jest bardzo istotne i dopiero jeśli będziemy odbudowani całym systemem kompleksowym i wsparcie psychologiczne, to dopiero wtedy wydaje się, że powinniśmy również mieć możliwość eutanazji, jeśli w takich warunkach również nie znajdziemy sensu życia, to trzeba uszanować tę decyzję i pomóc w odejściu z tego świata. Jednak trzeba dać narzędzia, z których można najpierw skorzystać, a później zdecydować się na ostateczność. Przynajmniej takie mam teraz zdania, ale wciąż uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać i wprowadzić legalną eutanazję w cały pakiet wsparcia dla OZZ. I wszystko to
jasno i precyzyjnie opisać i wtedy myślę, że ze spokojnym sumieniem będę mógł popierać legalną eutanazję. Choć jak mówiłem, ja prawdopodobnie bym się nigdy jej nie poddał, bo moja chęć życia jest gigantyczna i ambicja i miłość do Agaty. Więc, ale trzeba szanować, że każdy jest w innym położeniu. Każdy ma inną wytrzymałość, inne geny, inne doświadczenia, więc trzeba patrzeć na to w szerszym obrazie, nie tylko przez pryzmat własnej sytuacji. Pozdrawiam i zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i też zależy mi na waszych komentarzach, bo to jest bardzo ważna i kontrowersyjna kwestia i chciałbym poznać wasze zdanie, bo tu tworzymy społeczność, w której każdy może się podzielić swoimi myślami i obserwacjami. Zapraszam w przyszłym tygodniu, również w poniedziałek o 20:00 na łóżku z Wojtkiem Sawickim. Trzymajcie się.